Wow! Nikt nie wspomniał o mnie, ale nic mi nie jest. Paul, pomożesz mi się przedostać na drugą stronę? A teraz udawajmy, że wcale nie czuliśmy tego trzęsienia. Ja czułem, proszę pana. Cicho tam, 3PO. Nieźle się tutaj odnajdujesz. Nie chcę wiedzieć, co wykopało te tunele. Wnioskując po rozmiarze ich ścian, istnieje kilka... Mówiłem, że nie chcę wiedzieć. Nie! Kości. Nie lubię kości. Kości? To nie jest dobry znak. Myślałem, że już po nas. Wciąż może być, proszę pana. Gdzie wyjście? Tam. Pośpieszmy się. Śmigacz. Czyli nie my pierwsi tutaj wylądowaliśmy. To widziało wiele okropnych rzeczy. Tu jest jakiś tekst. O, wiem dokładnie, gdzie szukać telurium. Niestety, jestem fizycznie niezdolny do wypowiadania tłumaczeń z języka Sith. Trochę mocy od siebie dla niego. Musimy ruszać dalej. Znaleźć kogoś, kto da radę przetłumaczyć ten sztylet, droida czy coś. Sugerowałbym natychmiastowy powrót do Sokoła Millennium. Będą na nas czekać w Sokole. Mam lepszy pomysł. Ależ nie zdołamy stąd odlecieć w tym braku. Nie mamy raczej wyboru, 3PO. Rey? Chewie? Ha? Jego! Jesteś z nami. Nie, dziękuję. Chewie miał sztylet. To była jedyna wskazówka do tego telurium i ją straciliśmy. Owszem. Inskrypcja pozostała jedynie w mej pamięci. W twojej pamięci? Tak, panie Po. Znam czarnorynkowego mechanika. Czarnorynkowego mechanika? Jest na Kijimi.
Dobra, wiem, co musimy zrobić. Za mną. Znam te okolice. Powiedzmy. Dawno tu nie byłem. Najwyższy porządek porywa ludzi z ich własnych domów. Chodź, łap na naszym mechaniku. Za osłonę tylko zostańcie blisko. Mamy niedaleko szturmowców. Otwierać! Pana Winky, kuma! Nie rozumiem, co on mówi. Brać go! No warta! Dysjonta! Te maszyny kroczące będą problemem. Trzymajcie się z dala od ich reflektorów, inaczej nam tu ściągną cały porządek. Zasilanie bramy nie działa. Wygląda na to, że rdzeń zasilający wykon. Chodźcie, lepiej nie stać długo w jednym miejscu. Zakradnij się do tych szturmowców od tyłu i zdejmij jednego. Ja się zajmę drugim. Za osłonę, szybko! Nie ruszaj się chwilę. Widzisz tych strażników? Zestrzel jednego, a ja drugiego. Tylko się nie zbliżaj, bo cię zauważą. W zasadzie jak dotąd idzie nieźle. Zaraz się zrobi o wiele ciężej. Uwierz mi. Żeby sprawdzić dalszą trasę. Czuba! Czulo, Funky. No, rycerze Reny nam pokazali jej zdjęcie. Czas za rok. Dezaktywować, bynajmniej nikogo z nich nie znam. Ruchy stąd, złota puszko. Droidy tu nie mają czego szukać. Potrzeba mi żołnierzy! Ależ przecież... Ktoś cię zauważył przy bramie mnicha. Myślałam, że nie jesteś taki głupi, żeby tu wracać. Więc to jest Zori, to są Rei. Przydałaby nam się twoja pomoc. Nie żeby cię obchodziło, ale cię lubię. Jestem C-3PO. Relacje człowiek-cyborg. Próbujemy znaleźć babu Frika. Kroczące, nie odchodźcie. Chodźcie na górę. Zajmę się tym. A teraz ruchy. Świetnie. Hej, Rey, możesz zrobić to takie jak z podnoszeniem kamieni? Znaczy użyć mocy? No, mocy. To co, możesz? Pójdziemy po dachach i spróbujemy tam ściągnąć część szturmowców. Kryjówka jest po drugiej stronie dziedzińca. Spotkamy się na miejscu. Szukacie dziewczyny? Tak, my też. Niestety, jeszcze jej nie zlokalizowaliśmy. Super. Coś nie wierzę, że tam dotrzemy tak, żeby nas nie zauważyli. Bylebyśmy w ogóle dotarli. Chodź.
Szybko! Bo na nas czeka. Mówi, że znalazł coś w banku zakazanej pamięci droida. Babu, możesz go zmusić do tłumaczenia? Droidu, pamiętanie zniknie. Znik. Och! Jak się trzymasz, Trypio? Spoglądam po raz ostatni. Na przyjaciół. Ojej. Niszczyciel Rena. Chewie. On żyje. Musiał być na innym transportowcu. Droid gotowy. Telurium Imperatora znajduje się w Skarbcu Imperialnym, na Księżycu w Układzie Endor, na południowym wybrzeżu. Tylko to ostrze wie. Czy mogę się przedstawić? Nazywam się C-3PO. Relacje człowiek-cybor. Musimy uciekać! Hold! Prawo do lądowania. Czymkolwiek. Ruszaj na pomoc. Medalion działa. Będę wlatywał do hangaru 12. Trzymaj się, Chewie. Idziemy. Czyli plan jest taki, że lecimy i lądujemy w hangarze, jak gdyby nigdy nic. Tak, o ile ten medalion działa.